Dzień dobry Państwu. Kajetan Rajski, redaktor naczelny kwartalnika Wyklęci. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wideoczacie z historią. 21 października 1963 roku, dwa dni temu obchodziliśmy 54. rocznicę tego wydarzenia, zginął w walce z bronią w ręku sierżant Józef Franczak, pseudonim Laluś, ostatni żołnierz powojennego podziemia niepodległościowego. Dziś właśnie o postaci sierżanta Józefa Franczaka, Lalusia oraz o fenomenie jego postaci będę rozmawiał z dzisiejszymi gośćmi. Bardzo się cieszę, że do tego wideoczatu doszło, że możemy wspólnie porozmawiać, nie tylko moje pytania, ale również Państwa, którzy teraz jesteście na kanale YouTube czy na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Możecie komentować, możecie zadawać pytania, które zostaną podczas tego spotkania zadane naszym gościom. Witam bardzo serdecznie pana Marka Franczaka, syna sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Laluś, członka zarządu Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy. Obok pana Marka Franczaka miał również do nas przyjechać pan porucznik Wacław Szacoń, 91-letni żołnierz, przyjaciel sierżanta Franczaka. Niestety z przyczyn zdrowotnych nie mógł do nas dotrzeć, ale jest wśród nas pan Dariusz Walusiak, reżyser, który przygotował film, gdzie głównym bohaterem był właśnie pan porucznik Wacław Szacoń i z perspektywy pana porucznika przedstawiona była historia sierżanta Józefa Franczaka. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jest wśród nas także pan profesor Tomasz Panfil z Instytutu Pamięci Narodowej, w oddział Biura Edukacji Narodowej w Lublinie, specjalista w dziedzinie historii i również zajmujący się historią popularyzacji tematu powojennego podziemia antykomunistycznego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu. I jest z nami również przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej z Lublina, pan Artur Piekarz, pracownik Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, który uczestniczył między innymi w poszukiwaniach czaszki sierżanta Józefa Franczaka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na początku mam pytanie do pana profesora. Lubelszczyzna to fenomen na skalę Polski, bardzo duże natężenie oddziałów partyzanckich zarówno w czasie okupacji niemieckiej, jak i w czasach powojennych. Fenomen taki tradycyjny. Przecież chyba wszyscy pamiętamy, że również w tym poprzednim powstaniu wymierzonym przeciwko caratowi, czyli w powstaniu styczniowym, Lubelszczyzna była terenem, na którym było największe nasycenie oddziałów i gdzie, co bardzo ważne, co świetnie koresponduje z naszą dzisiejszą rozmową, ten opór trwał najdłużej. Oddział księdza Brzuski, o którym chyba wszyscy czytali w podręcznikach do historii, to przecież właśnie Lubelszczyzna. Oczywiście prostą odpowiedzią byłoby powiedzenie, a na Lubelszczyźnie jest dużo lasów, łatwo się ukryć. Ale to byłoby zbyt proste pytanie i zbyt prosta odpowiedź. Oczywiście nie chodzi tylko o warunki geograficzne. Przede wszystkim, jak zawsze w historii, najważniejsi są ludzie. I Lubelszczyzna to są ludzie, którzy gotowi byli, czy to w czasie powstania styczniowego, czy to w czasie powstania antykomunistycznego, ryzykować własne życie po to, żeby wspierać na różny sposób tych, którzy mają odwagę, czy którzy muszą walczyć, dla których nie ma powrotu do normalnego życia. Przecież za chwilę będziemy o tym mówić. Tyle lat ukrywania się. To nie jest możliwe, żeby spędzić 18 lat w bunkrze, w jakimś tam leśnych ostępach. Te 18 lat to jest życie samotne w podziemiu, ale to nie znaczy, że w kompletnej samotności. Jest to życie wśród ludzi, którzy pomagają, którzy karmią, którzy zupełnie prozaiczne czynności, tak upiorą bieliznę. No to jest ten fenomen. Czasem zapominamy o takiej perspektywie codziennej rzeczywistości. Mówimy o akcjach zbrojnych, zapominamy o tym codziennym funkcjonowaniu. O broni, o strzelaniu. Natomiast zapominamy o tym, że każdy człowiek funkcjonuje właściwie na co dzień, musi umyć zęby, musi się umyć, musi coś zjeść. I nie da się tego zrobić samotnie przez lat 18, czy chociażby tak jak druga historia, również z Lubelszczyzny, czyli Antoniego Dołęgi, prawda? Który wprawdzie nie podejmował walki zbrojnej, ale był nielegalnym człowiekiem przez niemalże cały okres PRL-u, bo zmarł dopiero w roku 82, nigdy się nie ujawniając. I on się też ukrywał wśród ludzi. To jest fenomen. To, o czym się czasami właśnie zapomina, mówiąc leśni.
odpowiedź jest bardzo istotna i bardzo ważna dla historii, dla badań nad historią. Gdyby nie mieszkańcy wsi, karmiący, dający schronienie, choćby to była stodoła ze snopkiem siana, pomagający przy codziennych czynnościach, podziemie... To było oparcie. Oczywiście tak. To nie jest oparcie w lasach, to nie jest oparcie w podziemnych bunkrach, to jest oparcie w ludziach. Dlaczego ci ludzie na Lubelszczyźnie tacy są? No to pewnie temat na odrębne studium socjologiczne. Niewątpliwie to jest to, że są to ludzie żyjący od zawsze u siebie. To są ci, którzy są u siebie, dla których jest rzeczą zupełnie oczywistą, że pomagają temu, który walczy o ojczyznę, bo to jest ich. Ojczyzna, ojcowizna to są bardzo bliskie siebie pojęcia. Każdy żołnierz, każdy ten, który się ukrywa, który w ten czy inny sposób walczy z przemocą, z niesprawiedliwością, jest człowiekiem szanowanym, bo walczy o to, co dla tych ludzi jest najważniejsze, najdroższe. To ich miejsce na świecie. A poza tym drugi czynnik, niewątpliwie istotny, to pobożność i oparcie w wierze, prawda? Dla nas, katolików, pojęcia takie jak sprawiedliwość, wolność, godność człowieka są pojęciami fundamentalnymi. Wszyscy ci, którzy się o sprawiedliwość, wolność i godność upominają, mają to wsparcie takie, myślę, że momentami wręcz odruchowe od ludzi, dla których chrześcijaństwo, dla których katolicyzm wyznacza ramy codziennego bytowania. Prawda? Panie Arturze, jednym z dowódców sierżanta Józefa Franczaka był kapitan Zdzisław Broński, pseudonim Uskok. Zachowały się pamiętniki po tej postaci, spisywane przez niego w bunkrze podczas ukrywania się. I czy właśnie kapitan Uskok informował tam, dlaczego ta walka w ogóle trwała, dlaczego do niej doszło? Bo tematem naszego dzisiejszego spotkania jest 54 lata po śmierci Józefa Franczaka Lalusia. Czy walka miała sens? Czy kapitan Uskok przedstawiał to? Kapitan Uskok przedstawił to bardzo pięknie. Opisał całą sytuację już po wkroczeniu Sowietów. To znajdziemy w tym fragmencie pamiętnika z drugiej połowy 1944 roku. Że to represje ze strony NKWD, represje ze strony UB, poszukiwania obławy urządzane przez komunistów zapędziły znowu konspiratorów do lasu. Bo dzisiaj powiedzmy niektóre środowiska chciałyby widzieć taką narrację, że ostatni żołnierze wyklęci poszli do lasu, ponieważ nie podobał im się ustrój. Bo nie umieli inaczej żyć. Dokładnie. Nie. Słowa to jest ogromne nadużycie, bo to właśnie represje ze strony komunistów zapędziły z powrotem tych ludzi do lasu. Ludzi, którzy tak naprawdę chcieli się odnaleźć w większości w tej nowej rzeczywistości. Jakoś funkcjonować, mimo że ten komunizm się rozwijał, ale nie było to im dane. Józef Franczak chciał się odnaleźć, chociażby to, że wstąpił do II Armii Wojska Polskiego, prawda? Ale zobaczył, co tam się dzieje i właśnie tam było tak naprawdę polowanie na AK-owców. Dokładnie. No, Józef Franczak Laluś zostaje żołnierzem II Armii Wojska Polskiego. Trafia do... To jest który rok? 1944. Trafia do miejsca, gdzie formowana była ta armia, a więc Konkolewnica, okolice, to jest na północ od Radzenia Podlaskiego. W Konkolewnicy stacjonuje też Sąd Polowy II Armii Wojska Polskiego, który wydaje wyroki na AK-owców wyłapanych przez informację wojskową z szeregów jednostek podległych II Armii Wojska Polskiego. Ci ludzie znikają nocami z jednostek i ślad po nich przepada. Dzisiaj już wiemy, że większość z nich była rozstrzeliwana na mocy wyroków sądów polowych właśnie w Konkolewnicy. To przeraża, to zapala takie lampkę, że trzeba się uratować. Trzeba podjąć walkę o przetrwanie. O przetrwanie tutaj mówimy. Nie walkę już z komunistami na samym początku, ale najpierw przetrwać. No tak, ale na początku 1945, przede wszystkim 1945 rok, to jest naprawdę olbrzymie nasycenie tych oddziałów partyzanckich. Mm-hmm. Można powiedzieć, że w pewnym sensie nawet na Lubelszczyźnie jest pewna dwuwładza. To znaczy może ujmijmy to tak. Druga połowa 1944 roku Lubelszczyzna praktycznie nie jest nasycona oddziałami partyzanckimi. Funkcjonują tylko niewielkie, pojedyncze grupy, ponieważ większość dowódców polowych, w związku z tym, że na Lubelszczyźnie stacjonuje ponad milion czerwonoarmistów, rozwiązało swoje oddziały, ponieważ oni by zostali zniszczeni, wyniszczeni, tak jak miało to miejsce chociażby na Wileńszczyźnie czy Nowogródczyźnie, gdzie funkcjonowały nawet już po wkroczeniu Sowietów zgrupowania
partyzanckie, duże brygady partyzanckie, które były wyniszczane. No tu przykład chociażby starcia Macieja Kalenkiewicza pod Surkątami, gdzie praktycznie oddział został wybity w dwóch starciach do nogi. Tutaj dowódcy polowi zachowali realizm, ale 12 stycznia 1945 roku rozpoczyna się operacja Wiślańsko-Odrzańska Armii Czerwonej i te masy czerwonoarmistów opuszczają Lubelszczyznę, a wraz z nimi idą też na zachód wojska ochrony tyłów Armii Czerwonej. Na Lubelszczyźnie tak generalnie zostaje troszkę NKWD, ale główną siłą taką likwidatorską, można powiedzieć, komunistów, są lokalne struktury aparatu bezpieczeństwa. One nie są w stanie sobie poradzić z partyzancką. Następuje wiosną 1945 roku wybuch, ofensywa partyzancka, przez niektórych nazywana być może słusznie powstaniem antykomunistycznym. Na terenie Lubelszczyzny w niektórych powiatach dochodzi do zniesienia wszystkich posterunków MO. To jest dobrym przykładem są działania oddziału podówczas jeszcze porucznika Hieronima Dekutowskiego-Zapory, który zniósł praktycznie większość posterunków MO i placówek aparatu bezpieczeństwa na południe od Lublina. Panie Marku, w przyszłym roku minie setna rocznica urodzin sierżanta Józefa Franczaka. Oczywiście była pewna kontrowersja co do daty urodzin. Pojawiały się dwie daty, jedna 17 marca, druga 25 maja. Ostatecznie udało się ustalić, że ta data właśnie 17 marca jest prawidłowa. No, żyją wśród nas także osoby stuletnie. Czy ma pan czasem takie myśli, może teraz już nie, ale na przykład 10 czy 15 lat temu, że może ojcu mogło się udać, może mógł przeżyć? No, miałem takie myśli, co by było gdyby, to takie gdybanie było, prawda? I to kilkakrotnie, nawet kiedy teraz łapię się na tym, że jak to by było, no, zupełnie inaczej. Człowiek myśli o tym, no ale niestety stało się tak, jak się stało. No. I pan pamięta tatę? Nie pamiętam, niestety pięcioletnie dziecko nie było wtajemniczane w tamtych czasach, w te realia, wiadomo, ścisła konspiracja, a dziecko to jest dziecko, chwali się kolegom, koleżankom. Ale wiele razy pan wspominał takie jedno wydarzenie, no, które jeden właśnie... epizod, no to tylko taki epizod, że pojechaliśmy w pole, nie mieliśmy pole przy lesie z mamą, z dziadziem. I wyszedł mężczyzna z kupki zboża i stanął, popatrzył, ja jak zwykle mamy za fartuszek, trzymałem się za rękę, popatrzył w naszą stronę, poszedł w stronę lasu, dopiero po śmierci, tam za rok czy za dwa, mówi, czy przypominasz sobie, no, takie historie, no mówię, że pamiętam, prawda, i do dzisiaj mam tą postać, zamglona postać idąca do lasu, no, gdybym wiedział, że to był mój ojciec, inaczej bym, prawda, zareagował na pewno. No. A jak mama opowiadała o ojcu? Co wspominała? Może słowa mamy to będą tak, jak powiedzieć, mama może była zakochana, no wiadomo, to jest, była jej miłość. No, może to nie będą takie obiektywne, no, ale zawsze mówiła, że był bardzo porządnym człowiekiem, że starał się nikomu krzywdy nie zrobić, a ja większość, bardzo dużo dowiadywałem się od znajomych ojca czy przyjaciół. To jest taki bardziej miarodajny, bo kobieta zakochana czy zauroczona, która tam przeżyła trochę, zawsze może być większy. Natomiast z tego, co mówili znajomi, to był porządkiem człowiekiem. Starał się pomóc, czy doradzić, czy w jakiś sposób. W tym zakresie, co mógł. No sam fakt, że od 1945 do 1963 roku mija 18 lat, tak jak wcześniej pan profesor wspomniał, musiało być zaplecze ludzi, którzy pomagali. No oczywiście, no, widocznie potrafił sobie zaskarbić. Nie pomagaliby komuś, nie pomagali, tak, no, na razie, kto nie byłby dla nich ważny. Oczywiście, no, musiał być, potrafić zdobyć sobie zaufanie tych ludzi. Gdyby był pospolity bandyta, wiadomo, że nie, to by był rok, dwa, trzy, powiedzmy pięć i koniec. Natomiast sobie zaskarbił wśród ludności ten szacunek jakiś, że to był tak, jak powiedział mi jeden ze znajomych ojca nieżyjący, mówi, że to była taka, postawili sobie za punkt honoru, że mówi, wozić za noc w tę ubecję i mówi, gdzie poszedł, zawsze mu tam pomagali. No.
Oczywiście służba najpierw Urząd Bezpieczeństwa, a później Służba Bezpieczeństwa próbowała znaleźć dotarcie właśnie do sierżanta Franczaka, żeby znaleźć miejsce, gdzie on się ukrywa, żeby został aresztowany, prawda? Przez bardzo długi czas właśnie pana ojciec woził ich za noc. No tak było. Próbowali różnymi metodami, czytając te akta w IPN-ie, to właśnie Jerzy kogoś pies ugryzł, to już straszyli, że będzie kara za tego psa, żeby tylko bodaj jakieś cząstkowe wiadomości. No niektórzy obiecywali, że coś pomogło, bo żeby zwolnili z więzienia tam kogoś. No różnymi metodami, no nie udawało im się. Część, którzy zgłaszali się, którzy byli na tym obecni, mówili, że podejmą z nimi współpracę, puszczali ich, wracali i mówili do ojca, że słuchaj, ja powiedziałem, że będę z nimi współpracował, ale do ojca mówili po prostu, że obiecali umowcom współpracę, ale to było tylko wodzenie za nosy. No i Ubecja rezygnowała z takich współpracowników. Panie Darku, pański film Mój przyjaciel Laluś został nagrodzony na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni w tym roku. Co pana zafascynowało w postaci sierżanta Franczaka, że postanowił pan przygotować ten film? Znaczy, od dłuższego czasu realizuję filmy poświęcone żołnierzom wyklętym, niezłomnym. Pokazuję ich bohaterstwo, w jakich warunkach oni walczyli. Tutaj, jak się przysłuchuję wypowiedziom panów historyków, ja też z wykształcenia jestem historykiem, także jestem, powiedzmy, dwa w jednym, bo z jednej strony dokumentalista, reżyser, a z drugiej strony historyk. I to, że tak powiem, uzupełnię tylko jedną rzecz, która wydaje mi się dosyć istotna, dosyć ważna, że w tym pierwszym okresie, zaraz po zakończeniu wojny, czyli już wypędzeniu Niemców, już w innych realiach Polska jest, to nie było tak, że żołnierze wyklęci, niezłomni byli na straconej pozycji. Oni bardzo szybko mogli zrobić porządek w kraju, tylko było jedno ale, jeżeli by wojsk sowieckich nie było na terenie Polski. Komuniści nie mieli poparcia. Komuniści bali się. Komuniści, tak, tak. No, każdy to przyznał oczywiście. To łącznie z komunistami, tak. Komuniści, którzy sami się przyznawali, panicznie bali, żeby się nie ostali. Żeby wojska sowieckie nie opuściły Polski. To jest rzecz, którą chciałem podkreślić, bo naprawdę żołnierze wyklęci przez lata konspiracji, przez te lata walki byli wspaniałymi żołnierzami i bardzo szybko zrobiliby porządek z komunistami. Chociażby przytoczę jeden przykład, jacy to byli ludzie. Chociażby z tego, o czym też mówię w filmie, a historia jest bardzo znana. W momencie, jak w Łuszczowie, w kolonii Łuszczów, zostali partyzanci otoczeni, tam było trzech partyzantów. Był Broński, czyli Uskok, był Żelazny i był Wiktor. Trzech partyzantów. Odwołam się do człowieka, który wie na ten temat najwięcej. Panie Arturze, bo w moim filmie pan Artur się tutaj wypowiada na ten temat. Ile wojska ściągnięto, żeby ich dopaść? Początkowo było to 140 żołnierzy KBW. Kiedy rozpoczęła się strzelanina, naczelnik Wydziału 3 w UBP w Lublinie zdezerterował z miejsca akcji pod pozorem ściągnięcia posiłków z Lublina. Te posiłki ściągnięto, ale naczelnik już trafił do więzienia na zamku notabene, ale ostatecznie na miejscu akcji znalazło się około 300 żołnierzy. A partyzantom udało się przebić. A oni partyzantów się przebili. W tym momencie nie było w zabudowaniach, kiedy te posiłki się zjawiły. Ściągnięto też samochód pancerny. Ściągnięto też pluton operacyjny MO z Lublina. To były ogromne siły, które chciały szturmować dom, w którym była tylko pani Zarzycka w 8 miesiącu ciąży i jej dzieci. No i jak śledzimy to wszystko, to nie jest jeden wyczyn, że tu na Lubelszczyźnie dochodzi do takiej akcji. Tylko w różnych miejscach na terenie komunistycznej już wówczas Polski ci ludzie robią z władzą i z komunistami co chcą. Tylko tak jak mówię, wojska sowieckie ograniczają możliwość działania
I to jest to, co spowodowało, że kraj tak długo pozostał zniewolony. A wracając do pana pytania, ja chciałem trochę inaczej podejść do sprawy Józefa Franczaka Larusia. Przede wszystkim pokazać tragizm tego człowieka. Pokazać, że no, to był człowiek, który był, pochodził z wielodzietnej rodziny, który był wychowany w duchu rodzinnym, czyli rodzina dla niego wszystko znaczyła. I to, co właśnie Marek syn mówi, ojciec nie mógł się z nim spotkać ze względów bezpieczeństwa. To jest niesamowity dramat tego człowieka i w filmie udało mi się to ukazać poprzez osoby, które tam były zaangażowane, były pokazane też ich losy. Tam jest ten świetny moment, kiedy porucznik Czarny opowiada o wizycie Lalusia u siebie, prawda? Kiedy Laluś stoi nad śpiącymi dziećmi i płacze. Kilka miesięcy przed 63 rokiem. Tak, i mówi: wycierpiałeś swoje, ale teraz już masz rodzinę, już, a ja nie będę miał tego. Nie będę miał. I to jest niesamowite. Porucznik zawsze przy tym płacze, tak? Ilekroć to opowiada, to nie może zachować spokoju. Słowa, że chciałbym, żeby chociaż moje kości były złożone w grobie rodzinnym. To właśnie, my podchodzimy cały czas do tych ludzi, że to byli bohaterowie. Oczywiście, oni byli bezspornie wielkimi ludźmi, dokonali wielkich czynów, ale to byli także ludzie. To był zdrowy mężczyzna, który chciał kochać i chciał być kochany. I nie dane mu było. Przez to właśnie, że ten system tak niewolił i tak niszczył ludzi. Nie dane mu było. Józef Franczak rozpatruje nawet sytuację, czy się mu może ujawnić. Jaki był skutek tego? No i adwokat, który tam oczywiście to potajemnie badał jego sprawę, stwierdził, że te materiały, które mają, no to w zasadzie mógłby się ujawnić, ale co jeszcze Ubecja tam wyciągnie na jego temat? Ale... Dodajmy, to było już po 1956 roku, kiedy wszyscy mówili o tak zwanej odwilży, październik. Ale prawda? Tu jeszcze jedną rzecz zwrócę na to uwagę. Dlaczego Józef Franczak się nie ujawnił? Ano dlatego, że on się bał o ludzi, którzy jemu pomagali. Nie chciał doprowadzić do sytuacji, żeby esbecja zdobyła informacje o tych ludziach. Żeby ludzie, którzy mu pomagali, a tych ludzi, historycy z Lubelszczyzny, tak jak pan Artur, stwierdzili, że to było przynajmniej 200 osób. Ale to jest w 1961 roku Komenda Powiatowa MOŻ szacowała, że właśnie Franczakowi udzielało pomocy około 200 współpracowników z terenów praktycznie 3 gmin. Ale to są zidentyfikowani współpracownicy. Tak naprawdę nie wiemy, ile tych osób pomagało. I on bał się o tych ludzi, żeby nie było sytuacji, że UBSB dowie się o tych ludziach i tych ludzi w jakiś sposób ukaże. I to jest właśnie miarą bohaterstwa. To znaczy, bohater to nie jest ten, który dokonuje czynu dla własnej chwały, żeby pokazać swoją odwagę. Tylko właśnie tą cechą bohaterstwa jest chronienie ludzi. Nawet za cenę własnego poświęcenia, za cenę śmierci. Nie wolno dopuścić, żeby krzywda stała się komuś innemu. A sytuacje były dramatyczne. Przecież jak spojrzymy i poznajemy te historie, my akurat organizujemy w Krakowie taką uroczystość poświęconą właśnie tym żołnierzom wyklętym, czyli zaduszki za żołnierzy wyklętych. Sporządzamy listę osób, które tam są wyczytywane podczas wypominków. To są ludzie, którzy popełnili samobójstwo. To są, że tak powiem, wzorowi katolicy, tak. Ludzie przepełnieni wartościami Bóg, honor, ojczyzna. Którzy byli postawieni w sytuacjach tragicznych i tak naprawdę bez wyboru. Ale to jest straszna sytuacja, panie redaktorze. Żeby nie doszło do sytuacji, że ktoś przez nich... Skazywać się na wieczne potępienie po to, żeby uratować czyjeś życie, no to trudno sobie wyobrazić większe poświęcenie, prawda? Przecież takich sytuacji samobójczych było całe mnóstwo.
Panie profesorze, ja myślę, że Pan Bóg ma tam osobne patrzenie na to. Miałem okazję rozmawiać z księdzem, który został aresztowany przez Niemców i naszucha ksiądz, czyli doskonale zdający sobie sprawę z teologicznych konsekwencji targnięcia się na własne życie. I on się próbuje powiesić, bo on myśli, za dużo wiem i mogę nie wytrzymać. I pierwszej nocy, korzystając z tego, że mu nie odebrali paska, próbuje się powiesić. No. To jest skala poświęcenia, nieprawdopodobne. To nie jest takie odrealnione, jakieś tutaj spekulacje takie dotyczące właśnie takich sytuacji. Pokazują też inna postać, ale akta śledztwa i później procesu ojca Władysława Gurgacza, który właśnie mówi o tym, że jemu partyzanci to pytanie zadawali. Co w sytuacji, kiedy nie mają już innego wyjścia? Kiedy no, wiedzą, że będą aresztowani, że mogą sypać, że mogą nie wytrzymać tortur. Więc no, tutaj właśnie też była ta rola, tam, gdzie oczywiście oni byli, jacyś kapelani oddziałów niepodległościowych, którzy pomagali tym często młodym chłopakom, bo to nie zawsze byli ludzie mający 30 parę lat, ale często te oddziały tworzyli 17-18-latkowie. Głównie tacy. Oczywiście. Głównie tacy. Teraz zajmuje się Narodowymi Siłami Zbrojnymi oddziałem Bartka, który działał na terenie... To sam dowódca na 26 lat. No, ale chłopcy, którzy u niego byli, no Ryś, który był jego zastępcą, tak, który miał 21 lat. No to przecież to chłopak, który wydaje się, że jak on mógł być zastępcą dowódcy? Wszyscy sobie zadają to pytanie. Ale inni podkomendni, Edek Bieso, który zginął na Błatnej, który miał 19 lat, był dowódcą plutonu. I to Badocha by... Żelazny, który dowodzi szwadronem w Filipinach. Jeden z najodważniejszych rekin. Dokładnie. Mielowski. Badocha przeszedł przez, rozbił posterunki milicji, później BBC o tym informowało, więc niezwykle skuteczność. Moment takiego dosłownie kilku sekund przerywnika z tego względu, że chciałem wszystkich widzów zachęcić do tego, aby uczestniczyli aktywnie w naszym dzisiejszym spotkaniu poprzez zadawanie pytań. Mam tutaj już informację, że już co najmniej 5 pytań zostało sformułowanych. Zachęcam do formułowania kolejnych. Wszystkie adresowane są póki co do pana Marka. Oczywiście będę je sukcesywnie odczytywał, ale zachęcam także, aby zadać pytania naszym dzisiejszym wszystkim gościom w naszym studiu. Cieszymy się, że są państwo z nami, że uczestniczą państwo w wideoczacie z historią organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Pozdrawiamy zwłaszcza serdecznie uczniów szkół podstawowych, jeszcze istniejących gimnazjów czy szkół średnich, którzy uczestniczą w naszym dzisiejszym wydarzeniu i którzy nas teraz oglądają. Zwłaszcza z Lubelszczyzny, zwłaszcza właśnie z tych terenów, gdzie działali żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego. Tu jest taki... Wszędzie działali, panie Kajetanie, wszędzie działali. W Polsce też działali. Tak jest. No tutaj można powiedzieć tak, zażartować, że jest sojusz lubelski. 3 osoby z Lubelszczyzny. My, panie Darku, tutaj reprezentujemy godnie Kraków. Nasycenie lasów Lubelszczyzny jest większe. No tak. Panie Arturze, jeszcze pytanie a propos właśnie biografii sierżanta Franczaka. W pewnym momencie ta pętla coraz bardziej zaczyna się zaciskać wokół tej osoby. Tak naprawdę od 1953 roku Józef Franczak działał sam. Ginie ostatni oficer Uskoka, podporucznik Stanisław Kukciewicz-Wiktor, z którym utrzymywał luźny kontakt od czasu śmierci Uskoka. I kolejne 10 lat to jest samotne ukrywanie się. Franczak ukrywa się generalnie na terenie 2-3 powiatów na pograniczu, na terenie 2-3 gmin na pograniczu powiatu lubelskiego i krasnostawskiego. Od 1951 roku jest indywidualnie rozpracowywany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w ramach rozpracowania o kryptonimie Pożar. Potem w kolejnych latach wraz ze zmianami w strukturach UB jego rozpracowanie przejmuje Powiatowy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, następnie Referat do Spraw SB przy Komendzie Powiatowej MO. Działania są nadzorowane przez Wydział 3 SB KWMO. Oczywiście siatka informatorów. Tak, oczywiście siatka informatorów. Przede wszystkim SB skupia się na dojściu w jego otoczenie, czyli na kontakt, uzyskać wyjście na rodziny, na bliskich współpracowników, ale przez wiele lat są z tym ogromne problemy.
Przełom następny. Jak pan przypuszcza, to było zaniechanie ze strony SB-ków, czy po prostu, czy to była tak skuteczna forma ukrywania się przez sierżanta Franczaka? Kilka rzeczy. Na pewno lata 40. i 50. to mogę powiedzieć na podstawie chociażby własnych badań. Dużą rolę odgrywała niska jakość pracy oficerów operacyjnych UB. W kolejnych latach na pewno będzie to przede wszystkim spryt, doświadczenie, ostrożność samego Lalusia, który nie dopuszcza do swojego otoczenia ludzi, o których już wiedział, że byli na przesłuchaniu w MO, że udają się w jakimś niewiadomym kierunku. I tak naprawdę trzeba było trafu, żeby uzyskać wyjście na Franczaka. No to się w końcu funkcjonariuszy. Zanim jeszcze ta ostatni etap życia sierżanta Józefa Franczaka, dodajmy, że to nie tylko 18 lat okupacji sowieckiej, 18 lat czasów powojennych, ale to jest jeszcze 6 lat okupacji niemieckiej. To jest jeszcze doświadczenie, które Józef Franczak nabył przed wojną w ramach Korpusu Ochrony Pogranicza. Tak, prawdopodobnie był dwójkarzem, także znał język niemiecki, rosyjski. Dokładnie. Pracował także w okresie już w latach 46-47 był wywiadowcą w obwodzie Lublin. Powiat także był doświadczonym konspiratorem i do perfekcji opanował arkana ukrywania się i lawirowania między tymi grupami operacyjnymi, które go poszukiwały. I znalazł się w końcu niestety zdrajca. Znalazł się niestety zdrajca. No, tym zdrajcą był Stanisław Mazur, krewny narzeczonej Józefa Franczaka, którego SB wytypowało w 1963 roku do werbunku. Na początku szantażując go, że utrzymywał bliskie kontakty z Franczakiem. Po pierwszym przesłuchaniu on stwierdził, że widział go po raz ostatni w 1948 roku, gdy miał 17 lat, ale przyciśnięty po raz kolejny stwierdził, że ma dojście do jego rodziny i w końcu w maju 1963 roku został zawerbowany przez referat 3 SB KPMO w Lublinie jako tajny współpracownik. Od maja do października jest kilka miesięcy. Dokładnie. Co w tym czasie się dzieje? Jako tajny współpracownik Michał. W tym okresie próbuje dotrzeć przede wszystkim w otoczenie kolegów i rodziny. W sierpniu udaje mu się spotkać osobiście z Franczakiem, jednakże w dalszym ciągu nie wie, w jakim kierunku będzie się poruszał i tak dalej. Ta taka ciuciu babka trwa kilka tygodni. W międzyczasie jest wyposażony w sprzęt techniczny, tak zwany teleporter, dzięki któremu funkcjonariusze SB podążający za nim w pewnej odległości z aparaturą taką namierzającą mogą bardzo szybko zweryfikować, w którym miejscu się znajduje, w którym miejscu się porusza. I przełom następuje 20 października 1963 roku. Tego dnia był umówiony na spotkanie z Józefem Franczakiem. Otrzymał właśnie tenże teleporter. Zorganizowano grupę operacyjną złożoną z funkcjonariuszy SB ZOMO. Jednakże w najważniejszym momencie ten teleporter zawodzi i cała akcja spala na panewce. Wydaje się, że kontakt z Franczakiem jest spalony, ale już następnego ranka tenże Mazur zgłasza się do Komendy Powiatowej MO w Lublinie i mówi, że zapamiętał numery rejestracyjne motocykla, którym Franczak został przewieziony na spotkanie. Szybka kontrola w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej MO pozwoliła stwierdzić, że tym właścicielem motocykla był Wacław Beć z Majdanu Kozic Górnych. I jego zabudowania wytypowano jako miejsce ukrywania się Franczaka i tego samego dnia zorganizowano grupę operacyjną złożoną z 35 zomowców, dwóch funkcjonariuszy SB, która doprowadziła do likwidacji Józefa Franczaka Lalusia właśnie około godziny 15 21 października 1963 roku. Ja podejrzewam, że być może ten teleporter nie zawiódł, tylko on zawiódł. Przestraszył się po prostu, że w razie jakiejś strzelaniny, żeby on kulki nie dostał, bo wiadomo, że to było
zaplanowane, że jak ktoś tam przy okazji zginie, to nie jest istotne, prawda? I ja myślę, że to było... Być może, panie Marszałku, tak jak przed chwilą pan Artur zauważył, był to krewny narzeczonej sierżanta Franczaka, czyli pana mamy. Tak. Pan się z tym człowiekiem spotykał. Spotykałem się później nawet... Oczywiście nie wiedząc o tym, nie wiedząc właśnie. Moja mama powtarzała, że nie wierzy w winę tych beciów, którzy tam... Bo ich podejrzewała. Ubecja robiła wszystko, żeby to... na nich padło, mama mówi, że nie wierzy w to i nawiasem mówiąc, ja utrzymywałem cały czas dobre stosunki z rodziną Nobeciów do dzisiaj. Mówi, jeśli ktoś mógł sypnąć, to Mazur, ale mówi, ja nie mogę tego publicznie powiedzieć, bo ja nie mam dowodów. No więc to tak wisiało, on nawet później w mieszkaniu robili mi we dwóch boazerię, nocował tam, no, trzeba być naprawdę jakimś człowiekiem wyzutym z jakichś wyższych uczuć, no, skoro patrzy się na dziecko tego, którego się sprzedało, a razem bawiłem się z jego dziećmi, przyjeżdżały do babci. No. Mamy pytania już od internautów. Zachęcamy do kontynuowania zadawania tych pytań. Pierwsze pytanie od pana Michała Omiotka do pana Marka Franczaka. Skąd się biorą kontrowersje na temat żołnierzy wyklętych? Bardzo proste. Środowisko byłych ubeków i postkomunistów, ich dzieci żyjące, no to będą twierdzić, że to byli bandyci. Tak, my mieli w domu... mówione i tak dalej twierdzą. No. I stąd się biorą. Natomiast wszyscy pozytywnie ustosunkowani, no, nie mówię o rodzinach już tych wyklętych, prawda, ale patrioci, no, młodzi ludzie uważają ich za bohaterów. To jest ta kwestia, która padła... Działania propagandy też na pewno. Oczywiście, no przez tyle lat. Kwestia, którą Jaruzelski Wojciech podniósł przy okazji pułkownika Kuklińskiego. To jego zdanie doskonale pokazuje. Może przytoczmy. Kukliński jest bohaterem, to kim my jesteśmy? Więc jeżeli właśnie ci, o których pan Marek powiedział, ubecy, esbecy, tajni agenci uznają w żołnierzach bohaterów, no to kim co? Oni byli. No to właśnie. Ale z drugiej strony to nie tylko, ale to osoby, które krytykują poszczególnych żołnierzy wyklętych, czy w ogóle sensowność prowadzenia przez nich walki, no nie możemy powiedzieć, że to są w 100% tylko i wyłącznie ludzie, którzy byli powiązani w jakiś sposób z systemem komunistycznym. Czy mamy tutaj do czynienia z właśnie efektem propagandy, czy jest to pewien efekt jakiejś, trudno powiedzieć, jakiejś nastawienia antypatriotycznego? Propagandy, której skutkiem jest ignorancja po prostu. Prawda? W końcu sam termin żołnierze wyklęci oznacza nie lata 40. czy nie lata 50., tylko oznacza lata 90. tak naprawdę. Wyklęci z pamięci już trzeciej RP. Tak. To o to wyklęcie chodzi, nie o to. Władza komunistyczna mogła ich unicestwić fizycznie, mogła ich zabić, osaczyć, ale nie mogła ich wykląć. Natomiast zostali wyklęci z programów szkolnych. To jest ta geneza tego terminu. Tak? Skazani na zapomnienie. Skazani na zapomnienie. No to te również słynne słowa Ubeka, wypowiedziane do jednego z żołnierzy podziemia gdzieś tam na Pomorzu Gdańskim. Nie chodzi tylko o to, żeby was zabijać. Chodzi również o to, żeby o was przestali pamiętać. Więc to jest to wyklęcie i z tego się bierze niestety niewiedza. No i no, tu jest zadanie między innymi Instytutu Pamięci Narodowej i jego... I nauczycieli historii teraz, programu historii. Właśnie po to, żeby mówić prawdę o tamtych czasach. Miejmy nadzieję, że to wystarczy, że nie trzeba będzie sięgać po propagandę. Prawda powinna się bronić sama. Prawda jest tak bezsporna i tak oczywista, że kłamstwo bardzo często potrafi triumfować nawet na krótką metę, ale prawda wygra, bo prawda jest prosta i z faktami się nie dyskutuje. Wprawdzie niektórzy oczywiście umieją, prawda? Jeżeli i próbują, fakty usiłują. Nie zgadzają się z przekonaniami, tym gorzej dla faktów. No, oczywiście. Niemniej jednak fakty pozostają faktami, pozostają prawdą, więc jeżeli mówimy prawdę, to idziemy w dobrą stronę. I kolejne pytanie do pana Marka od Marysi Majcher. W szkole imienia kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu 1 marca są przedstawienia oparte na biografii wyklętych. Czy miał pan kiedyś okazję oglądać takie przedstawienie? Jaki jest pana stosunek do takich wydarzeń? Może można też tutaj na pewno to rozszerzyć, nieco to pytanie o inne inicjatywy, o marsz szlakiem Lalusia, który miał przecież kilka dni temu miejsce, nagrodę imienia sierżanta Franczaka.
Oczywiście, no ja co roku w okolicach, no, nie tylko 1 marca, ale to się zaczyna, jak pan redaktor wie, dużo wcześniej, dużo później to trwa, że no, tych wyjazdów do szkół i różnych takich spotkań, czy to gdzieś w domach kultury, to jest mnóstwo i miałem niejednokrotnie przyjemność oglądać takie inscenizacje, prawda, czy przedstawienia szkolne, gdzie właśnie było oparte na historii tych wyklętych. I to z wielką przyjemnością ogląda się takie spotkania, czy nawet jak redaktor wspomniał o tym drugim marszu śladami Józefa Franczaka, gdzie w tym roku około 40 osób pomaszerowało przez pola. No jeszcze w tym roku była pogoda taka, bo w ubiegłym roku, mimo że to lało potwornie, doszli wszyscy wykończeni, ale też zadowoleni i w tym roku właśnie po zakończeniu mówili, na przyszły rok umawiamy się znowu, idziemy, będzie nas więcej, bo mają przyjechać przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej Żandarmerii Wojskowej spod Warszawy. Mówi, może cały szwadron, może na koniach będziemy. No, także to idzie siłą rozpędu do przodu. Zaprosimy wcześniej na urodziny Lalusia. Tak, tak, tak. Setna rocznica urodzin. Rówieśnik niepodległej, to jest tak bardzo istotne. Urodzony w 1918. I tak naprawdę ostatni żołnierz II Rzeczypospolitej. Dokładnie tak. Dlatego setne urodziny Lalusia chcemy urządzić. Takie, jakie, jakby żył. Zaprosić syna, znajomych. Jakieś prezenty się też znają. Może odsłonimy ten. Chcemy pokazać właśnie w miejscu śmierci człowieka, tak, tak, takiego człowieka, o którym tutaj mówiliśmy, prawda? Prostego, normalnego człowieka. Który chciał żyć, tak, chciał, jak mówię, miał swoje marzenia. Ale kochać to, i być kochany. To jest jeszcze bardzo ważne, bo tak jak sobie zadajemy pytania, dlaczego oni byli tak zepchnięci w ogóle w niepamięć, a teraz wręcz następuje eksplozja żołnierzy wyklętych, oni są wszędzie. I to jest charakterystyczne, że młodzież, zwłaszcza młodzi ludzie, potrzebują jakichś autorytetów, potrzebują ideałów. Wcześniejsze właśnie te pokolenia międzywojenne, to dla nich te wzorce do naśladowania to był Kmiecić, Wołodyjowski. Powstańcy styczniowi. Powstańcy styczniowi, tak, oczywiście, z którymi się stykali. Tutaj w PRL-u nagle nastąpiła pustka. I teraz okazuje się, że... Byli kreowani sztuczni bohaterowie. Ale Lenin nie był w stanie kreować. Próbowano. Moja szkoła była imieniem Karola Świerczewskiego. Moja człowieka, Aleksandra Zawadzkiego. Człowieka, który się kulą nie kłaniał. Oczywiście do tego cała ideologia była dorobiona. Potem poznaliśmy, że był jednym ze zbrodniarzy. Ale to już była inna historia. Ta prawdziwa. Natomiast to jest cały czas chęć młodych ludzi identyfikowania się z kim. Mm-hmm. I tutaj mamy wspaniałych ludzi. I tego się komuna, myślę, że najbardziej bała, żeby oni nie stali się, po śmierci nawet, tymi bohaterami, do których będą wzorcami osobowymi nawiązywać młode pokolenia. Bo zawsze jest walka o te młode pokolenia. A teraz co? Ludzie noszą, ja co prawda dzisiaj NSZ na koszulce, tak, ale ludzie noszą i koszulki z Lalusiem, z Zaporą, z Pileckim, bo się zaczynają z tymi ludźmi identyfikować i patrzą na ich życie, widząc przykład, jak można żyć, jak można żyć także dla ojczyzny. I mamy reakcję internautów a propos marszu szlakiem Józefa Franczaka. Mordimer 84, taki nick, ale podpisany imieniem i nazwiskiem Michał Kamela, komendant marszu. Dziękuję za wspomnienie o marszu szlakiem Józefa Franczaka w pseudonim Laluś. Cieszymy się, że Państwo są z nami, że Państwo nas oglądają i dziękujemy za organizację takiego właśnie marszu, takiej formy upamiętnienia postaci sierżanta Józefa Franczaka, o którym dziś rozmawiamy. Pytanie od internauty. Niestety nie mam tutaj ani nicka, ani nazwiska, ale jest pytanie do pana Artura Piekarza, jak doszło do odnalezienia czaszki Lalusia? Próby odnalezienia czaszki, głowy Józefa Franczaka podejmowała już rodzina po śmierci ostatniego leśnego. Otóż kiedy Józef Franczak zginął 21 października 1963 roku,
Jego ciało przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej. Tam już wiemy na pewno, na polecenie prokuratora powiatowego w Lublinie odcięto mu głowę w celu uzyskania informacji, kto leczył zęby Józefowi Franczakowi. Dlaczego to było takie istotne? No wiadomo, tutaj jeszcze taka mała dywagacja. Otóż często jak mówimy o ostatnich leśnych, to tam nam to się wszystko kojarzy z pięknym etosem, piękne mundury, strzelaniny, jakieś akcje, ale nie. Życie żołnierzy wyklętych to jest przede wszystkim brud, głód, choroby przechodzone w marszu często, brak podstawowej opieki medycznej, brak podstawowej opieki dentystycznej. I właśnie Józef Franczak doświadczył tego w trakcie ukrywania się. Miał bardzo dużo ubytków zębowych, które były wypełnione przez sztuczne koronki, przez jakieś zęby złote, srebrne. I kiedy prokurator analizował zwłoki Franczaka, doszedł do wniosku, że można rozbić siatkę stomatologów, czy tam na Lubelszczyźnie, a przez nich właśnie dojść do kolejnych ludzi. Ale panie Marku, pan kiedyś spotkał się z dentystką, która leczyła pana ojca. Spotkałem się. Miałem to przyjemność poznać tą panią. Ta pani nazywała się Tarano, nie pamiętam imienia. Starsza pani już po 60 była, ja miałem do usunięcia zęba. W ośrodku gminnym nie chcieli tego zrobić, bo powiedziałem, pani stomatolog, taki chłop, taki ząb. A mnie mała zawsze opowiadała, że przyjmuje ta pani na Kowalski, tam była ta przychodnia. Więc ja wsiadłem w autobus, pojechałem. Pusto, bo to było około południa. Pytam się, czy je przyjmuje pani doktor? Tak, proszę. No wszedłem. Ale mówię, pani doktor, ja ze znieczuleniem. No dała mi to znieczulenie. Ja mówię, nazywam się Mazur Marek, ale pani, powiem pani, że jestem synem Józefa Franczaka. Ona taki kolorów dostała. Mówię, pani się nie obawia. Mówię, no, ja naprawdę jestem. I tak chwilę porozmawialiśmy. A ona spojrzała na mnie i mówi, ale ojciec by nie był z pana dumny. A czemu? Za to znieczulenie. Taki ząbek, taki chłop. To są takie historie, ja też znam historię, kiedy. Tylko, że żołnierz stracił zęby w wyniku śledztwa UB. Jak udało mu się uciec z tego więzienia, to jedną z pierwszych rzeczy, jakie robił, to poszedł właśnie do dentystki. Wróćmy do historii małżeństwem akurat. Wróćmy do historii, bo tutaj panu nie odpowiedzieliśmy. No ja nie odpowiedziałem na pytanie, no do tablicy zostałem wywołany. Otóż ta czaszka została odjęta na polecenie prokuratora powiatowego i wymacerowana. No, na czym polega wymacerowanie? To jest specjalny proces chemiczny. Czaszkę zanurza się w roztworze mydlin, jakichś substancji chemicznych, dzięki czemu bardzo łatwo odchodzi tkanka miękka, tkanka mięsna. I po kilku dniach można wydobyć, bardzo szybko spreparować czaszkę. Ta czaszka została, tę czaszkę odebrał następnie funkcjonariusz SB w Lublinie Osłojskim o brzmiącym nazwisku Katiuszyn. A następnie w latach między 64 a 66 rokiem wiemy, że została przekazana do Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie. Ale co się stało? Po święcie zmarłych w 1963 roku, a więc jakieś tydzień, dwa tygodnie po śmierci Józefa Franczaka, rodzina uzyskała informację, gdzie zostały pogrzebane jego zwłoki. Ten zapis jest w księdze cmentarnej, został pochowany w sekcji 9 cmentarza przy ulicy Unickiej. Poszli tam w nocy, odkopali szczątki, ale co się okazało, one były pozbawione głowy. Siostra rozpoznała go po znamieniu na nodze. No, na tym historia tak ucichła na 20 lat. W 1983 roku uzyskano zgodę na przeniesienie szczątków doczesnych pozbawionych głowy właśnie na cmentarz w Piaskach. Ale tutaj w 2006 roku pan Marek Franczak zgłosił zawiadomienie do lubelskiego oddziału IPN, do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie znieważenia zwłok. To śledztwo zostało umorzone, ponieważ nie wykryto sprawców, ale prokurator, który prowadził
te postępowania i obecnie znajdujący się w stanie spoczynku Robert Kowalczyk, no tutaj wielkie słowo uznania dla niego, on był bardzo dociekliwy. On wytupał, że tak powiem, pewne szlaki do Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie. W listopadzie 2014 roku razem z prokuratorem Kowalczukiem, Marcinem Krzysztofikiem, obecnie dyrektorem oddziału IPN w Lublinie i moją skromną osobą, trafiliśmy do tego zakładu. Tam dr Wojciech Hagowski pokazał nam cztery czaszki. Cztery czaszki spreparowane, wyglądające w ogóle jak takie preparaty, które pamiętamy z sal biologicznych. Po prostu nie przypominające w ogóle takiego ludzkiego szkieletu, to wyglądało wszystko jak sztuczne. Jedna czaszka od razu rzuciła nam się w oczy. To była czaszka, okazało się, Józefa Franczaka, Lelusia. Dlaczego nam się rzuciła w oczy? Ponieważ charakterystyczne złote uząbienie. No, części zębów brakowało. Okazało się, że prokurator w toku dochodzenia stwierdził, że kiedy odbierano czaszkę właśnie funkcjonariusze SB, którzy wypożyczyli na pewien czas czaszkę z Zakładu Medycyny Sądowej, oddali ją bez złotych zębów. Także tutaj jakiś funkcjonariusz wzbogacił się na tym. Jest tam wspomniane nawet nazwisko tego ubeka, którego tam wewnętrzne śledztwo prowadzili. Franciszek Mazur bodajże, dokładnie, kapitan Franciszek Mazur. Zęby zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy, a po pewnym czasie okazało się, że nie ma koperty, w którym ten materiał dowodowy, koperta, w którym ten materiał dowodowy był, była pusta. Czaszkę zabezpieczyli prokuratorzy IPN w Lublinie, przeprowadzono tak zwaną superprojekcję twarzy, czyli tak nałożono obraz, zachowane fotografie Józefa Franczaka na obraz czaszki i została zidentyfikowana jednoznacznie jako ta należąca do Józefa Franczaka Lelusia. No i w marcu 2015 roku odbył się dochówek właśnie z pełnym ceremoniałem. Na cmentarzu w Piaskach znajduje się grób sierżanta Józefa Franczaka. Ostatnie 9 minut naszego spotkania, więc od razu czytam kolejne pytanie, tym razem do pana profesora Panfila. Czyta 69 pytanie zadaje. W szkole w latach 2009-2011 nie słyszałam ani słowa o żołnierzach wyklętych. Czy obecnie program nauczania historii w szkołach uwzględnia życiorysy niezłomnych? Tak, na szczęście tak. Jest nowa podstawa programowa i o nich się już mówi. A oprócz tego oczywiście istnieje Instytut Pamięci Narodowej. No jutro będzie w naszym lubelskim oddziale klasa z Janowa Podlaskiego na lekcji. Także te możliwości dowiedzenia się czegoś więcej, nawet więcej niż przewiduje to, to w tej chwili podstawa programowa nauczania historii są. IPN prowadzi tą działalność edukacyjną. Oczywiście jest kwestia w podstawie programowej wciąż jeszcze dyskutowana proporcji między poszczególnymi partiami wiedzy o tej naszej bolesnej historii związanej z działaniami wojennymi 39-45 i tym okresem, jak to się mówi, powojennym, chociaż trzeba pamiętać, że nie dla wszystkich to był okres powojenny, tylko wojna trwała tak naprawdę. Więc oczywiście myślę, że Chita pytająca może będzie bardziej usatysfakcjonowana niż tymi czasami niedawno minionymi, kiedy rzeczywiście nie było mowy. Ja mam taki ulubiony cytat związany z żołnierzami wyklętymi. Na czym to polegało? Otóż prezydent Aleksander Kwaśniewski, dokonując dekoracji orderem Orła Białego Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, wspomniał o tym, co oni zrobili w roku 64. Niespełna rok po śmierci Lelusia. Oni napisali list do Gomułki i za to poszli do więzienia. Kuroń z Modzelewskim. I Kwaśniewski powiedział do nich: wyście pierwsi przeciwstawili się komunizmowi. Czyli tym jednym zdaniem prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jakby wykreślił historię żołnierzy podziemia niepodległościowego. Wykreślił historię powstania poznańskiego z czerwca 56. Wykreślił Lelusia z historii. Okazało się, że wszystko to, co działo się, ten opór, o którym mówił pan Artur, że to było kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy na Lubelszczyźnie na początku roku 45, że tak jakby nie istniało w historii polskiej. To było najsmutniejsze
w nauczaniu historii w latach 90. i później na początku XXI wieku. Sam miałem okazję niedawno przeglądać podręcznik do czwartej klasy szkoły podstawowej, więc do dzieci w wieku 10 lat. Piękny rozdział, fragmenty poświęcone Ince, rotmistrzowi Pileckiemu, fragment ulotki rozprowadzanej przez 5. Wileńską Brygadę AK z tymi słynnymi słowami: my nie jesteśmy żadną bandą, jak nas nazywają wyrodni synowie naszej ojczyzny. Mówił pan reżyser, szkoła wróciła do wychowywania, a oni są wzorcami osobowymi, szczególnie atrakcyjnymi dla młodzieży, bo to są proste wzorce. Oni stając w sytuacjach ekstremalnych dokonują takich wyborów oczywistych, jeżeli się weźmie pod uwagę ich proste sumienie, wiarę. Nie miejmy nadzieję, że nauczyciele będą rzetelnie przedstawiać historię żołnierzy powojennego podziemia, bo tu akurat pod tym względem niestety często też może być różnie. Znaczy, mogę tylko tutaj dodać, bo jest też już w pewien sposób dzieli się na tych żołnierzy wyklętych. Są już ci, którzy są źli, szczególnie dalej, niestety, dalej tak. Narodowcy mają tą łatkę faszystów. Przyklejono Narodowe Siły Zbrojne, postrzegani są jako właśnie antysemici, faszyści, co jest no, kompletną bzdurą. Mamy masę przykładów, można o tym następny program zrobić i nawet wśród o burym, ludzi, o ogniu. Ludzi tak. Elit naszego kraju, ludzi, którzy są, znajdują się w parlamencie, w naszym dzisiaj parlamencie III Rzeczpospolitej, padają też hasła, że NSZ to byli faszyści. Panie Darku, niewiedza czy zła wola? W dużym stopniu niewiedza i jak to profesor Żaryn określił, mają taką kalkę już przyklejoną, czyli to, co wynieśli z dawnych lat PRL-u, to dalej funkcjonuje. A poza tym, jeżeli to są bohaterowie, to kim oni są? Tak? Czyli ta kalka bandyci spod znaku AK, WIN i NSZ nadal niestety... Dużo mamy do zrobienia. Tak jest. I właśnie też jeszcze kolejne pytanie do pana profesora Panfila. Czemu do dziś niektóre środowiska określają wyklętych mianem bandytów? No myślę, że tutaj w pewnym sensie odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale faktycznie jest bardzo zauważalne. Tutaj pan wspomniał o postaci kapitana Romualda Rajsa, o majorze Kurasiu, o Ogniu. Ja myślę, że jeśli chodzi przynajmniej o kapitana Romualda Rajsa, jest w tym roku na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Aż 3 nagrody zebrał film pani Ewy Szakalickiej. Podwójnie wyklęty. Podwójnie wyklęty właśnie, tak o Burym. Bardzo dobry film. Wszyscy mają nadzieję, że on będzie pokazywany szerzej, że będzie można go zobaczyć i wtedy, no właśnie, pokazanie faktów pozwoli zwyciężać prawdzie, a nie propagandzie. Panie Marku, kolejne pytanie. Czy w czasach PRL spotykały pana jakieś represje w związku z tym, że był pan synem Lalusia? Nie będę się rozwodzić na ten temat. Powiem tylko, że nie mogłem nawet do liceum pójść. Po prostu nie przyjęli mnie, wiadomo, za bandyckie pochodzenie. Musiałem iść do górniczej szkoły. Tam też taki śmieszny epizod, bo wiadomo, jak to w internacie chłopaki popalali po cichu. Któryś rzucił kiepa, zapaliło się. Akurat miałem to... W tym czasie możność być na korytarzu i widziałem ten dym. Więc gaśnicę zbiłem, ugasiłem to. To byłem 3 razy na ówczesnej milicji, tak, obywatelskiej. A może to ty podpaliłeś, bo ty masz bandyckie pochodzenie. No czyli, no proste, no nie będę się dalej rozwodzić o tym pałowaniu, co tam mi ścieżkę zdrowia robili, bo to było dla mnie normalne, no. I tak już podsumowując, bo ostatnie 2-3 minuty zostały na naszego spotkania, pytanie, które zawarte jest w tytule. Czy faktycznie ta walka miała sens? Jaki ona miała sens w ówczesnej sytuacji i jaki ma sens dla nas? Może zaczniemy tak jak ruch wskazówek zegara od pana profesora. Najlepiej odpowiadają na to ci, którzy walczyli. Pytani, czy zrobiłbyś to ponownie? Bez wahania mówią tak. Jeżeli oni tak mówią, po tym wszystkim, co wycierpieli, czego doznali, to znaczy, że tak. Panie Darku? No ta walka miała sens, to jest bezdyskusyjne, a ci ludzie zwyciężyli. Oni zwyciężyli często po swojej śmierci. Niektórzy, nieliczni, dożyli
dożyli tych lat, że mogli funkcjonować już tuż przed śmiercią w III Rzeczpospolitej, czy w innych realiach. Spotykaliśmy się z nimi, oddawaliśmy im tą cześć, krzyczeliśmy cześć i chwała bohaterom. Zawsze to hasło powodowało niesamowite wzruszenie. Także żołnierze wyklęci zwyciężyli. Chłodne oko historyka, panie Arturze. No zgadzam się tutaj z przedmówcami. No, oni zwyciężyli teraz, to widać. Te tłumy na pogrzebie Łupaszki, te tłumy na pogrzebie Inki. Ten tłum, kiedy dochówek był czaszki Józefa Franczaka Lalusia. No przecież w niewielkiej miejscowości, jaką są Piaski. Ale ja też tutaj pójdę tropem pana profesora Panfila. Miałem okazję do tej pory z wieloma żołnierzami wyklętymi z Lubelszczyzny rozmawiać. I oni zawsze powtarzają, że gdyby przyszło im walczyć ponownie, nawet mając w głowie to, że później przeżyliby ciężkie śledztwo, że wyrywaliby im paznokcie, oni by kontynuowali walkę. Kontynuowaliby walkę i tutaj bez dwóch zdań ta walka miała sens. No, jak się okazuje, zakończyła się zwycięsko. Panie Marku, panu pozostawiam kilka słów podsumowania. Ja też zgadzam się w zupełności z moimi przedmówcami, bo powiedział pan profesor, pan Artur, też w rozmowach, no, bardzo często mam okazję rozmawiać z tymi kombatantami żyjącymi i bez wahania to samo by zrobili. I zwyciężyliśmy, nawet stojąc przy zakończeniu rajdu przy grobowcu rodzinnym, gdzie spoczywa ojciec, zaśpiewali "Śpi kolego w ciemnym grobie". To było zwycięstwo. Warto było. A jeszcze, jeżeli można dodać, bo jako katolicy też do tego podchodzimy, że to jest krew męczenników, która nie poszła na marne, która dzisiaj powiedzmy buduje nową Polskę. Zwłaszcza, że rzeczywiście są wśród naszych żołnierzy bohaterowie, ludzie święci, bliscy świętości, tak jak rotmistrz Pilecki, czy major Ciepliński, prawda? To są, jak się czyta ich listy, czyta się Grypsy, to widać nieprawdopodobnie głęboką wiarę. Cały czas o Boga i ojczyznę. Tak, ten Bóg tam funkcjonuje, żelazny, który pisze, że nie przeżyłby ani jednego dnia, gdyby nie wiara. Różańca nie odmawiał. On przecież pamiętnika swoje pisze. Tak. Świetne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Wideoczatu z historią 54 lata po śmierci Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Czy walka miała sens? Bardzo dziękuję wszystkim widzom za aktywne uczestnictwo, za obejrzenie tego programu zarówno na żywo, jak i tych, którzy będą w najbliższych dniach, czy miesiącach, czy nawet latach oglądać na serwisie YouTube. Dziękujemy Instytutowi Pamięci Narodowej za organizację tego wideoczatu. Na pewno ta forma przekazywania wiedzy, dyskusji będzie kontynuowana nadal. Dziękuję bardzo. Dziękuję.